Twojej okolicy wybudowali kanalizację sanitarną, a Ty nie masz jeszcze przyłącza? Przyjdź do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Podpisz umowę na projekt i wykonanie, nie zwlekaj, przyłącz się. Postaw na komfort i ekologię. Szczegóły pod numerami telefonu 43 82 86 262 43 82 86 200. Razem zadbajmy o nasze środowisko. 4 medale zdobyły w Mistrzostwach Europy w Estonii zawodniczki sieradzkiego klubu karate Kyokushinkai. Złoty medal wywalczyła Zuzanna Duch. Na podium znalazły się również Ida Weigelt, Kinga Tokarska i Weronika Łojewska. Tak znaczącego sukcesu pogratulował zawodniczkom oraz ich trenerowi prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Dziewczęta otrzymały od prezydenta pamiątkowe upominki. To, co Państwo robicie dla klubu i dla Polski, reprezentując nas na arenie międzynarodowej, jest godne pochwały. Podczas okolicznościowego spotkania w Urzędzie Miasta Sieradza zaprezentowano nagrania ukazujące poczynania dziewcząt na łotewskich mistrzostwach. Te sukcesy mają ogromne znaczenie dla Polski i dla Sieradza. Po raz pierwszy z naszego klubu wyjechało 5 zawodniczek, z czego 4 wróciły z medalami. Jedna otarła się o strefę medalową, może za rok, jak będzie jej dane wystartować, będzie przygotowana. Myślę, że dla naszego klubu jest to duży sukces, dla Polski też, dlatego że Polska zdobyła 61 medali w różnych właśnie kategoriach wiekowych, wagowych. Jak wspominają dziewczęta, nie było łatwo zdobyć im te medale. Każde zawody są inne i cały czas się walczy inaczej, ale te miesiące treningu i przygotowania, no widocznie tak miało być i miałam to drugie, za rok postaram się o pierwsze. Bardzo trudni są przeciwnicy, ale też trudno, bo trzeba włożyć to jednak swój wysiłek, swoją pracę, treningi, łzy, pot, wszystko. Siewie TV także gratuluje dziewczętom z sieradzkiego klubu karate Kyokushinkai.